I hello, hello wszystkim bardzo serdecznie z tej strony, jak zwykle Z. Mam dzisiaj dla Was kilka rozgrywek z SWL-a. Oczywiście strefa SC daje tutaj czadu. No i mamy no właśnie bardzo interesujące rozgrywki pomiędzy topowymi graczami Polski. Jednymi z nimi jest Klau XXX, na którego będę po prostu mówił Klau albo Cloud, jeśli będę się przejęzyczał. Oczywiście AFF Executor to wszystkim znany i lubiany królu, mistrz wypowiedzi, on naprawdę dużo tutaj, dużo lubi pisać w ogóle podczas swoich gier. No i zobaczymy, Protoss kontra Terran, tym razem odchodzimy troszeczkę tutaj od rasy zergowskiej. No i zobaczymy, właśnie na Xel'Naga Caverns ten pierwszy matchup z PvT może tutaj być bardzo interesujący. Mapa w PvT, mam wrażenie, że może być tutaj taka bardziej długa gra, ze względu na to, że obaj gracze będą starali się zapewne tutaj jakoś przemycić swoją pierwszą, może szybszą ekspansję, będą się zastanawiać, w jaki sposób właśnie troszeczkę wcześniej zaekspować od swojego przeciwnika, ponieważ w tym matchupie, no nie jest to matchup przeciwko Zergowi, więc żaden z tych graczy no nie za bardzo wie, przeciwko Zergowi można się spodziewać dosyć szybkiej haczerki w naturalu, no i tutaj w tym momencie każdy z tych graczy musi czuć się taki troszeczkę można by powiedzieć niespokojny o to właśnie, kiedy gracz przeciwny zaekspuje. Jak na razie egzekutor stawia swojego pierwszego gate'a, widzimy także baraki, które budują się tutaj u Klaua, czy może raczej Klauda. No i także otwiera standardowo rafinerią, ta 13 rafineria, naprawdę za chwilę zapewne zobaczymy w 15, przy 15 SCF-ale zobaczymy zapewne Orbital Command, także jednego Marina. No i w tym momencie nastąpi właśnie to pytanie, w co będzie tutaj Klau wchodził, czy może raczej będzie decydował się na 1-1-1, czy raczej tutaj na taki bardziej bio build właśnie przeciwko Protossowi. Te Mariny Marudery we wczesnych fazach gry mogą być bardzo dobre. Egzekutor tymczasem skończył swojego gatewaya, jak na razie nie widać, żeby budował, dopiero teraz tutaj właśnie w tym momencie buduje Cybernetics Core i jednak jest to pierwszy zelot, do tego jest on jeszcze chronoboostowany, więc nie będzie tutaj tego chronoboosta zbytnio oszczędzał, posiada już go 50, więc chce tutaj mieć bardzo szybkie warp gate'y, no i zobaczymy, może dzięki temu, że właśnie tutaj oszczędza ten warp gate tech, może będzie decydował się na coś w rodzaju free gate robo expand lub jakiegoś innego podobnego builda z ilością gatewayów większą niż 2. Tymczasem Klau już postawił swój tech lab, zaraz zobaczymy, czy zdecyduje się na wymyślanie steampaka, nie wygląda na to, że nie, drugie baraki są już budowane i jednak decyduje się na Marudera oraz concussive shells, więc czyżbyśmy widzieli jakiś concussive rush? Zaraz to zobaczymy. Egzekutor, czyli królu, jak na razie cały czas chronobustuje swojego gate'a i szczerze powiedziawszy w ogóle nie chronobustuje tutaj swojego warp gate techa w Cybernetics Core. I to jest bardzo ciekawe, może tutaj będzie starał się jakoś swojego przeciwnika przycisnąć z tego pojedynczego chronoboostowanego gate'a, to może być naprawdę interesujące. Tymczasem concussive shells jest już prawie skończone, mamy także reaktor, który właśnie się rozpoczął tutaj wybudowywać. No i ten pierwszy Stalker oczywiście dogoni te zeloty, ale mamy tu już dwa Marudery oraz Marina, no i także już concussive shells, to jest jeszcze kilka sekund, dokładnie w tym momencie zostało zakończone i może się okazać, że królu będzie w tym momencie troszeczkę do tyłu i zostanie tutaj zniszczony. Dwa SCV-y, więc jednak będziemy mieli sobie concussive push w momencie, w którym królu wpada tutaj do swojego przeciwnika. Dwa zeloty, tak jak zauważyliście zapewne zresztą już, nie są w stanie wygrać z Maruderami, które posiadają concussive shella. Jeden z nich padł, drugi jest już w zasadzie na czerwonym. Ten Stalker przeciwko trzem Maruderom to także nie będzie dobry pomysł. Musi uciekać, żeby nie zostać złapanym przez tego concussive shella. Jego drugi kolega także tutaj na swoich kaczych nogach bieg przez mapę, ale tak jak zauważyliście, było to bardzo, bardzo mocne. Wygląda na to, że Klau będzie starał się w tym momencie puszować swojego przeciwnika. No trzy zakolejkowane Marudery, nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Musi także uważać, żeby nie stracić żadnej swojej jednostki królu. Jeśli królu w tym momencie straci cokolwiek, to może to wyglądać naprawdę bardzo źle. Na szczęście wycofał tutaj tą swoją jednostkę, wycofał tego jednego Stalkera, których w tym momencie posiada już 3 oraz buduje Starporta. To jest też interesująca zmiana tutaj, szybka zmiana na banana. Zaraz zobaczymy, czy zostanie złapany ten Stalker. Musi uważać troszeczkę, w tym momencie ten Stalker zostaje zniszczony. Duża, duża strata. Klau wpada tutaj dwoma dodatkowymi, jednym dodatkowym Maruderem oraz dwoma Marinami. Mamy tutaj także zelota, dodatkowy gateway i wygląda na to, że będzie to wyglądało bardzo źle dla króla, który w tym momencie musi się bronić. Jeden Maruder został zniszczony bardzo szybko. Oczywiście ten zelot tankuje niesamowicie te obrażenia, dostaje ich o połowę mniej, ale spójrzcie, ile tego tutaj jeszcze jest. Czy będzie tutaj jeszcze jakikolwiek
jakikolwiek stalker wyprodukowany, nie jest to zelot. Szczerze powiedziawszy, posiadając 500 minerałów, może tutaj być w bardzo trudnej sytuacji. W tym momencie królu wyciąga broby ze swojej linii minerałów, one także tankują te obrażenia, zadają ich także niezbyt duże ilości, stara się jeszcze tego zelota zniszczyć i szczerze powiedziawszy musi troszeczkę uważać. Mamy tutaj 24 próby kontra 25 SSV-ów, traci troszeczkę tych probówek. Także tymi stalkerami oczywiście stara się zrobić tutaj cokolwiek, 4 mariny kontra 2 stalkery, myślę, że spokojnie obroni się tutaj, chociaż chwila, moment, ten stalker jest już na czerwonym prawie. 3 stalkery w tym momencie pozostały tutaj, no i mamy pierwszego Wojtreja, pierwszy Żyrandol jest już tutaj, no i Freegate, Stargate, no można powiedzieć One Gate, Stargate plus te dwa kolejne Stargate'y. Tymczasem Cloud wchodzi tutaj w 1-1-1, znaczy może nie 1-1-1, tylko 2-1-1. Tutaj także doreaktorowuje tą fabrykę. Myślę, że zostanie ona zamieniona, żeby tutaj walczyć chociażby z tym Wojtrejem. Nawet nie sądzę, żeby zdawał sobie sprawę z tego, że jego przeciwnik posiada te Wojtreje. Nie, jednak widział tego Stargate'a. Widział jednego tego Stargate'a i Wikingi razem z Marinami. Myślę, że spokojnie będzie w stanie się tutaj obronić. Tymczasem królu będzie teraz agresorem w tej walce, chociaż szczerze powiedziawszy nie sądzę, żeby doszło tutaj do jakiegokolwiek ataku, posiadając 10 Marinów oraz, jeśli dobrze widzę, 3 marudery. Nie sądzę, żeby tutaj król zdecydował się na zaatakowanie czegokolwiek. W tym momencie Wojtrej rozpoczyna ostrzał tych jednostek. 2 mariny zostały zniszczone, ale posiadając bunkier spokojnie może się przed tym wszystkim obronić. Tak jak mówiłem, została tutaj zamieniona ta fabryka ze starportem. No i pierwsze Wikingi są już budowane. Czy widzimy tutaj cokolwiek innego? Jak na razie nie. Królum chyba troszeczkę tutaj do tyłu, chociaż chwila, moment, czy będzie decydował się na wejście na rampę? Dokładnie tak, on posiada 5 limitu mniej. Jeden, drugi zelot padają tutaj absolutnie szybko. Mamy jednakże 2 Wojtreje. Zaraz zobaczymy, czy będzie w stanie zrobić tutaj cokolwiek z tym. Wygląda na to, że nie. Jeden Wojtrej prawie naładowany. Stara się tutaj jeszcze zrobić cokolwiek, ale nie sądzę, żeby był tutaj w stanie w ogóle zaatakować. Jeden Wiking już znajduje się na polu bitwy. Musi troszeczkę uważać na te jednostki. Gdzie jest ten drugi Wiking? Wygląda na to, że dopiero teraz wyskoczył tutaj. Jeden Wojtrej zniszczony, jedynie 2 stalki oraz Wojtrej pozostały awaryjnie, warpuje tutaj kolejne jednostki, kolejny Wojt. No nie wygląda to zbyt dobrze dla króla, który z prawie 20 limitu mniej, do tego na jednej bazie, no i nawet nie ekspuje. Król w dosyć złej sytuacji, troszeczkę tutaj te ataki były nieudane, no pierwszy ten atak stracił te 2 zeloty, później były także, miały miejsce duże straty w swoim mainie. I szczerze powiedziawszy, ten trzeci atak także nieudany. Więc Claw wychodzi tutaj troszeczkę obronną ręką, można by powiedzieć. Naprawdę przydał mu się ten Concussive Shells, no i te Wikingi rychło w czas, można by powiedzieć. Ma już pierwszego Medivaca, czy zostaje wybudowany drugi dokładnie w tym momencie. Królu tymczasem znowu chyba będzie decydował się na atak, jest dobrze rozstawiony, zaraz zobaczymy, złapał tutaj kilka tych jednostek. Jeden Marino oraz jeden Marauder zostały zniszczone, podczas gdy królu ekspuje. Ekspując także stoi tutaj koło swojego przeciwnika w bazie. Bardzo dobry pomysł ze względu na to, że odwróci tutaj uwagę od tego, co się dzieje. Ma miejsce skan, szczerze powiedziawszy, no mógł po prostu wyjść jednym marinem zamiast marnować muła. No ale cóż, Command Center zostaje w tym momencie rozpoczęta produkcja, właśnie budowa tego budynku. No i właśnie. Królu po pierwsze musi naprawdę chwileczkę poczekać, 73 kontra 54. Teran, który marinuje, maruderuje, bardzo szybko zdobywa tutaj limit, bardzo szybko zdobywa przewagę limitową i te jednostki są naprawdę bardzo mocne. I szczerze powiedziawszy, przeciwko takiej kompozycji armii, no nie widzę tutaj zbytniej przewagi po stronie króla. Szczerze powiedziawszy, gdyby w tym momencie Teran wyszedł i gdyby nie został złapany przez Force Fieldy, mogłoby się tu okazać, że byłby także w bardzo złej sytuacji. Wpada tutaj troszeczkę egzekutor do przodu, ale Wikingi spokojnie sobie z tym poradzą. Co mamy tutaj tym razem? Robotics Facility, Robo Facility jest produkowane. Widać, że Teran jest już przygotowany na kolosusy, oczywiście będzie w stanie produkować większą ilość Wikingów. Znowu kolejny skan, szczerze powiedziawszy interesuje mnie tutaj, dlaczego tyle skanów leci. Naprawdę Claw chce wiedzieć, co się dzieje przed jego bazą. Wygląda na to, że będzie miał miejsce drop, 2 marudery, 4 mariny, zaraz zobaczymy. Natural już działa i ten przychód zaczyna się tutaj powiększać. Różnica tego przychodu o 900 000 kontra jedynie około 750, ale tutaj nie ma żadnych jednostek i jeśli królu za chwilę czegoś nie zrobią, wszystko posiada tutaj, może naprawdę okazać się, że będzie w bardzo złej sytuacji. Robo Bay jest budowany, ale to jest o wiele za wcześnie, żeby wybudować jakiegokolwiek kolosa, który mógłby sobie, byłby w stanie poradzić w ogóle z tymi jednostkami. Zaraz zobaczymy, wpada w tym momencie tutaj na Steamie. Ten Steam oczywiście został już tutaj zakończony. Jeśli zobaczymy, ile jest tutaj tych jednostek, jest to 33 probówki.
Wygląda to naprawdę bardzo źle w tym momencie dla króla, który w ogóle nie posiada żadnych jednostek obronnych w swojej bazie. Czy rzuci tego? Nie rzucił w tym momencie! Udało mu się rzucić jednego force fielda, ale on w ogóle został nietrafiony. To o sekundę, dwie sekundy za późno były rzucone, były zwarpowane te sentry. Niesamowicie trudna sytuacja w tym momencie dla króla, który posiada jedynie 28 próbówek. Rzuca w nimi na atak, ale bardzo dobra pozycja Klaua powoduje, że naprawdę chyba król jest także troszeczkę zirytowany, jak tutaj widać po czacie. 10 probów jedynie pozostało w tym momencie, cofa wszystkie swoje jednostki. To może być tak, jak tutaj król powiedział, wygrywający drop. Jeszcze strasznie kolejne probówki tutaj zaatakować. Zniszczył ogromną ilość tych jednostek, ogromną ilość tych probówek. Zaraz ten medivac, nie, jednak tutaj ten medivac odleciał. I to wyglądało naprawdę niesamowicie mocno. 430 przychodu kontra jedynie 35. Nie, przepraszam bardzo, 700 przychodu kontra 240, spojrzałem na resources, a nie na income. Zniszczył oczywiście tego pylona, no i Klaue w tym momencie ekspuje, transferuje swoje SCV, których miał tutaj o wiele za dużo, 43 w tym momencie, kontra jedynie 12. Oczywiście królu chce tutaj chronobustować swoje nexusy tylko po to, żeby po prostu wrócić w jakikolwiek sposób do tej gry. No ale właśnie, Klaue w tym momencie wychodzi ogromną armią, 102 limitu kontra 55, to chyba będzie ostateczny push. Nie sądzę, żeby było tutaj cokolwiek, co egzekutor mógłby pokazać, żeby wybronić się w ogóle przed tym naprawdę bardzo silnym pushem. Steamowane Mariny oraz Marudery z Concussive Shellem mogą być tutaj naprawdę niesamowitą akcją. Świetnie rzucone force fieldy pomimo tego, naprawdę niesamowicie. Mamy tutaj dwa Immortale, które także zadają ogromne ilości obrażeń. Jedynie w zasadzie same Marudery pozostały tutaj, Zeloty oczywiście tankują te obrażenia, stara się jeszcze tutaj, jest jeden Immortal, jest jeden czołg, który zostaje zdjęty niesamowicie szybko. Zobaczymy, czy będzie w stanie wycofać to wszystko i szczerze powiedziawszy, królu obronił się tutaj, no, rzutem na taśmę, można by powiedzieć, stara się jeszcze tymi Maruderami odlecieć, stara się jakoś nimi uciec, żeby ich nie stracić, używa tutaj Steampacka i szczerze powiedziawszy, no królu jest tutaj do tyłu, ale udało mu się wybronić bardzo, bardzo ładnie. Jeśli spojrzymy na jednostki, 8 Maruderów, 5 Marinów kontra w zasadzie 4 Stalkery, 2 Sentry, 2 Zeloty, 1 Immortal jedynie, no i troszeczkę zapuścił się tutaj do przodu, ale chwila, moment, jeden z Maruderów zostanie zniszczony, zawsze jest to jeden Maruder mniej. Jeśli spojrzymy, 82 kontra 46, król cały czas do tyłu, ale jeśli będzie decydował się na taki rodzaj ataków, no to może tutaj jeszcze coś się z tego wykluje. Klaue tymczasem już posiada siege tanki i te siege tanki mogą także przybliżyć go do zwycięstwa, także buduje kolejne medivaki. Czy widzimy tutaj pierwszego kolosa? Wygląda na to, że nie. Posiada troszkę gazu, ale z minerałami jest naprawdę bardzo, bardzo krucho, posiadając jedynie 29 probówek kontra około 50 SCV, no i oczywiście move, ta różnica przychodu jest tutaj naprawdę bardzo duża, 1100-1200 kontra 900, no nie jest aż tak fatalnie, ale tak jak mówiłem, królu jest tutaj do tyłu, 100 kontra 67, zaczyna powoli odrabiać te straty, ale posiadając jedynie 3 warp gate'y oraz robo, może się okazać, że będzie tutaj bardzo z tyłu, ponieważ jego przeciwnik już dostawił dwa kolejne baraki, ma ich łącznie 4, także ta fabryka oraz starport działają tutaj niesamowicie. I chyba będziemy widzieć pierwszego kolosa, czy jest to budowany kolosus, dokładnie tak jak Extended Thermal Lance, także produkowany. No i mamy tutaj plus 1, jeśli chodzi o Terrana. W tym momencie proces jest w bardzo trudnej sytuacji. Marino oraz Marudery cały czas jeszcze bardzo mocne w tym matchupie, w połączeniu tutaj z czołgami, będą zadawały ogromne obrażenia. Królu, oprócz tego swojego jednego kolosusa, nie jest w stanie nic tutaj pokazać za bardzo. No i jeszcze nie posiada Extended Thermal Lens. Jeśli Klaue zdecyduje się na zaatakowanie teraz, a złożył swoje czołgi, to może się okazać, że po prostu wpasuje się w ten timing. Dokładnie tak, wychodzi w tym momencie swoją armią. Królu nie posiada zbyt wiele, 118 kontra 87, odbudowuje tutaj powoli swoją armię, posiada już troszeczkę tych zelotów, trochę tych stalkerów, także ten jeden kolos. Gdzie jest drugi, czy jest chronoboostowany? Wygląda na to, że nie za bardzo tutaj widzi, o 90 chronoboosta, aż niezbyt dobrze tutaj kontroluje swoje nexusy, no i zaraz zobaczymy, czy będzie coś tutaj interesującego miało miejsce. Przełączymy tutaj na limity, 126 kontra 92, więc królu jest troszeczkę do tyłu, ale spójrzcie, Klaue, niesamowicie mocna armia. Gdzie jest ten Extended Thermal Lens? Jeszcze nie został tutaj zakończony, dopiero jeszcze przez chwilę, ale został rzucony niesamowity EMP. Większość tych jednostek w ogóle nie posiada tarczy, wygląda to naprawdę bardzo źle. Zeloty zostały po prostu zmielone i szczerze powiedziawszy, królu w ogóle nawet nie rzuca tutaj tych force fieldów, chyba same Mariny i Marudery będą w stanie po prostu zniszczyć to wszystko. Czołgi właśnie w tym momencie się składają. Mamy tutaj jeszcze jednego dodatkowego kolosusa, on posiada Extended Thermal Lens, ale egzekutor w tym momencie poddaje grę. Wygląda na to, że chyba jakiegoś innego tura grał w tym momencie, no Nexus zostanie zniszczony, nie ma tutaj już to żadnego znaczenia.
Clove bardzo fajnie wygrał tutaj swoją pierwszą grę. Muszę powiedzieć, że Królu był do tyłu od początku gry, w ten pierwszy nieudany atak i kolejne stawiały go tutaj w coraz trudniejszej sytuacji, ale pomimo tego bronił się naprawdę bardzo fajnie. No ten przedostatni atak wybronił w zasadzie dwukrotnie mniejszym limitem i to wyglądało naprawdę interesująco. Więc dzięki bardzo wszystkim za oglądanie, jest to oczywiście Best of Three, więc zapraszam wszystkich na grę numer 2.